W poniedziałek przygotowania do nowego sezonu Plus Ligi rozpoczęli siatkarze Cerrad Czarnych Radom. Zespół Roberta Prygra do nadchodzącej kampanii będzie przygotowywać się na własnych obiektach. Jest 9 zawodników, 4 przybywa na zgrupowaniach swoich reprezentacji. Reto Geiger gra eliminację do Mistrzostw Europy, Allen, Dejan i Tomek przygotowują się do Mistrzostw Świata. Ja mogę powiedzieć, no na razie chłopców tak widzę dzisiaj pierwszy dzień. Od 2 tygodni już pracują indywidualnie. Widać, że bardzo rzetelnie podeszli do tematu. Po badaniach, które już przeszli, wyszło, że nikt nie przytył. Niektórzy nawet mają mniejszą tkankę tłuszczową, większą mięśniową. Także widać, że bardzo profesjonalnie podeszli do okresu wakacji. Nie zapomnieli, że sportowiec zawodowy jest sportowcem nawet na wakacjach. Także chwała im za to. Niektórzy z zawodników podczas pierwszego treningu mówili wprost, że nie mogli doczekać się rozpoczęcia przygotowań. No jestem podekscytowany. To już chyba 13 raz tak zaczynam po wakacjach i nie czuję tego, żebym się wypalił. Cały czas bardzo mnie kręci ten powrót do siatkówki. Wakacje były bardzo fajne. Miło mi się odpoczywało, ale już tęskniłem trochę za ruchem, za grupą, za chłopakami. I cieszę się, że już zaczynamy i wreszcie będę mógł robić to, co lubię najbardziej. Zespół do nadchodzącego sezonu będzie przygotowywał się na siłowni Platinium oraz hali miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. Pracujemy 2 razy dziennie przez miesiąc, codziennie rano siłownia plus sala, po południu tylko sala. Zagramy około 12 meczów towarzyskich, 3 turnieje plus 3 mecze kontrolne z Rzeszowem i z Suwałkami Ślepsk. Mam nadzieję, że to wszystko wystarczy, żeby i dograć się na pierwszy mecz ligowy, zgrać i żeby zawodnicy złapali wspólny język na boisku. W porównaniu do kadry z poprzedniego sezonu w drużynie doszło do kilku zmian. Wojskowych opuścili Jakub Ziobrowski, Dustin Łoten, Kamil Droszyński oraz Dmytro Teriomienko. W ich miejsce klub pozyskał Reto Gigera, Maksima Żygałowa, Michała Ruciaka i Alena Pajenka. W tym roku od wielu lat bardzo mocne transfery do Plus Ligi. Jestem przekonany, że poziom Plus Ligi w Polsce, w Europie będzie dużo wyższy niż ostatnio. Naprawdę ściągnięto bardzo dobrych zawodników, również my nie próżnowaliśmy. Udało nam się pozyskać mistrza Europy i wicemistrza Europy. Mam tu na myśli Maksima Żygałowa i Alana Pajenka. Ale również nasza konkurencja nie śpi. Trener Prygiel podkreśla, że zarząd klubu nie postawił przed nim konkretnego celu, jeśli chodzi o miejsce w tabeli. 10. miejsce, które w tamtym roku zajęliśmy, było miejscem zdecydowanie poniżej naszych ambicji. Będziemy chcieli je poprawić i nie ukrywam, że znacznie poprawić. Pierwsze mecze sparingowe Czarni rozegrają na turnieju we Włoszczowie, który zaplanowano na weekend 7-8 września. Rywalami Wojskowych będą m.in. Chemik Bydgoszcz, GKS Katowice i MKS Będzin.